Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witają Państwa ponownie ojciec Witold i ojciec Marek Raczkiewicz. Drodzy Państwo, już jesteśmy ponownie w Dublinie, w Irlandii. Ojciec Święty już przybył do rezydencji prezydenta Republiki Irlandzkiej. Pałac w ogromnym parku, Phoenix Park. Orszak papieski już podjeżdża pod fronton Pałacu Prezydenckiego i zaraz będziemy świadkami ceremonii powitania. Będą to oczywiście ceremonia oficjalna. Głowa państwa, jaką jest państwo watykańskie, przybywa do głowy państwa irlandzkiego. To przewiduje protokół konkretny, szczegółowy, przebieg takich uroczystości. Są to flagi papies stolicy apostolskiej, flaga Republiki Irlandzkiej, piękny, biały, duży budynek na zielonym tle, trawnik, piękny park ogromny, kilkuset hektarowy i Ojciec Święty już wychodzi z samochodu przed frontonem pałacu, orkiestra wojskowa, kompania reprezentacyjna wojska irlandzkiego i Ojciec Święty już podchodzi do prezydenta. Prezydentem Irlandii jest 77-letni Michael Daniel Higgins, urodzony w Limerick w 1941 roku. Jest znany polityk, senator przez długie lata, był ministrem sztuki i kultury i jest 9. prezydentem Irlandii od 11 listopada 2011 roku. Powitanie, jak widzimy, jest na ekranach bardzo serdeczne, miłe i za chwilę rozpocznie się oficjalna ceremonia powitania po obowiązkowej sesji zdjęć. Tak, a za chwilę usłyszymy hymny obu państw, państwa watykańskiego i irlandzkiego. Tak przewiduje protokół. Będzie oddanie honorów flagom i oczywiście pozdrowienie przez kompanię wojskową reprezentacyjną. A wraz z prezydentem jest również oczywiście jego małżonka. Stoją po bokach Ojca Świętego, on między nimi. I tu widzimy jeszcze krótka rozmowa i słyszymy dowódcę oddziału wojskowego. Odegranie hymnów narodowych. Hymn Stolicy Apostolskiej.
oczywiście hymn Republiki Irlandzkiej. Hymny Państwa Watykańskiego i Republiki Irlandzkiej, oddanie honoru flagom obu państw i teraz Ojciec Święty, prezydent wraz z małżonką wchodzą do Pałacu Prezydenckiego. Piękny widok wieczorem, Marku, biały pałac, biały dom, tak zwany irlandzki biały dom, wokół piękna irlandzka zieleń, piękne słońce dzisiaj. Piękna pogoda i te ujęcia z kamery gdzieś z helikoptera są bardzo takie właśnie urocze. A teraz Ojciec Święty uda się na specjalne spotkanie, prywatne już spotkanie z prezydentem Irlandii, gdzie też wpisze się do honorowej księgi gości. Następuje prezentacja oficjalnych delegacji i później też krótkie spotkanie właśnie poświęcone najważniejszym tematom, jak zwykle to bywa, świata, czy też jej Irlandii. Potem, po tym prywatnym spotkaniu, które za chwilę się rozpocznie, po spotkaniu też z rodziną prezydencką, Ojciec Święty jeszcze na ogrodach Pałacu Prezydenckiego wraz z prezydentem zasadzą pamiątkowe drzewko. Taki jest plan tych uroczystości powitania. To spotkanie potrwa, spotkanie w cztery oczy, spotkanie prywatne, bez udziału kamer, we wnętrzach Pałacu Prezydenckiego, potrwa około pół godziny, tak mniej więcej jest ono zaplanowane. I potem Ojciec Święty przejedzie już do centrum miasta, dość blisko, 5 km do zamku w Dublinie, gdzie będzie kolejne spotkanie, kolejny punkt jego wizyty. Spotkanie z rządem, z premierem, z korpusem dyplomatycznym, z różnymi grupami społecznymi i tutaj jest przewidziane dopiero właśnie w tym punkcie, a więc nie gdzie jesteśmy, ale w kolejnym będzie przewidziane przemówienie Ojca Świętego pierwsze podczas tej pielgrzymki. Oddział wojskowy, szpalerze, oddział marynarzy, ta kompania z marynarzy przed frontem pałacu, piękny czerwony dywan na wprost, a więc mamy takie kolory dominujące, zieleń wokół pałacu, biel pałacu, błękitne niebo, dzisiaj to jest nieczęsty widok, i biel tych marynarskich mundurów i flapek. Później następuje prezentacja oficjalnej delegacji oraz ze strony rządu irlandzkiego. Wcześniej biskupi irlandzcy i delegacja papieska przywitała się z prezydentem republiki, a teraz właśnie strona gospodarzy wita Ojca Świętego. Różni też przedstawiciele wojska, władz cywilnych. I Ojciec Święty stoi obok prezydenta, prezydent w centrum, obok niego jego małżonka. Stoją tuż w progu Pałacu Prezydenckiego i teraz właśnie ten próg przekraczają, wchodząc do wnętrza. Drodzy Państwo, tam już kamery nie podążą za gośćmi. My też tam nie będziemy oczywiście domyślać się, o czym będą rozmawiać obaj mężowie.
różowy stan. Jeszcze mamy kilka ujęć z wnętrza, ale to tylko takich kilka na początku będzie i potem już będzie spotkanie w cztery oczy. Widzimy wnętrze pałacu prezydenckiego. Piękny zielony dywan. Ta zieleń jest kolorem niemalże narodowym Irlandii. Z różnymi brązowymi ornamentami. Popiersia różnych ważnych osobistości irlandzkich. Kolumny tutaj w stylu klasycznym umieszczone. Kolory takie beżowe. Beżowy kolor tam w tle. Piękne różne takie właśnie gipsowe stiuki. Sam pałac nie jest zbyt stary, on jest z XIX wieku, ale właśnie tym co urzeka, to jest jego wielkość. Wpis w księdze honorowej, Ojciec Święty dokona tego wpisu na pamiątkę wizyty. To jest też ważny moment. Wydarzenie potem będzie wspominane, będzie można ten wpis zobaczyć z pewnością. Ojciec Święty siada przy takim małym stoliku, na którym jest księga wyłożona, pamiątkowa. Za plecami ma kominek. To jest też taki częsty element wystroju wnętrz domów irlandzkich. A na kominku, na całej jego szerokości, na górze bukiet z kwiatów w kolorach papieskich, białych i żółtych. I oczywiście zieleń przetykana pomiędzy tymi kwiatami. Ładne wnętrze. Tak malujemy słowem, drodzy Państwo, malujemy tym słowem dla naszych słuchaczy, którzy tego nie widzą, co widzą nasi telewidzowie na ekranach. Z pewnością dowiemy się, może dziś, może jutro, cóż takiego wpisał Ojciec Święty w tej księdze pamiątkowej. Ponieważ widzimy, że jest to jakiś dłuższy wpis niż to, nie jest tylko podpis. Jak wspomniałem, to była siedziba, ten pałac namiestnika króla, królowej brytyjskiej, króla brytyjskiego przez wiele, wiele lat. I po odzyskaniu niepodległości przez Irlandię w latach 20. XX wieku. Stała się siedzibą głowy państwa. To jest też miejsce bardzo też uczęszczane przez turystów, odwiedzane. Każdego roku tutaj przybywa 15 tysięcy turystów, aby zobaczyć ten irlandzki biały dom, jak bywa nazywany ten budynek. Wpis dokonany. I teraz przejście do jakiegoś pomieszczenia, gdzie w spokoju będą mogli zamienić kilka słów. Po tej krótkiej, prywatnej rozmowie nastąpi wymiana darów. Ojciec Święty przekaże prezydentowi pamiątkowy medal tej podróży apostolskiej, 24. podróży apostolskiej do Irlandii. Przedstawia ona postać świętego Patryka, patrona tego kraju. W prawej dłoni trzyma nie czterolistną koniecznikę, ale trójlistną koniecznikę, ponieważ według tradycji święty Patryk miał właśnie użyć jej, aby wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej mieszkańcom tej zielonej wyspy. Natomiast na dole jest symbol 9. światowego spotkania rodzin, nawiązujący też do motywu przybycia ojca świętego tutaj do Irlandii. I wokół słowa po łacinie 9. światowe spotkanie rodzin. Drodzy Państwo, i to by było na tyle z tego punktu powitania oficjalnego Ojca Świętego. I zapraszamy, aby ponownie być z nami o godzinie 13:10, kiedy to będzie spotkanie z władzami państwowymi, z rządem. I tam będzie też miało miejsce pierwsze publiczne wystąpienie, zabranie głosu przez Ojca Świętego podczas tej pielgrzymki. A już teraz za uwagę Państwu dziękujemy. Ojciec Marek Raczkiewicz i ojciec Witold Hetner.